Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu 3 pytania do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasielewska, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Mariusz Ubiński, trener koszykówki dziewcząt KKS Basket Kutno. Dzień dobry, witam Państwa. I wychowawca WF-u, nie dodałam jeszcze. Tak, nauczyciel wychowania fizycznego w zespole szkół nr 1 w Kutnie. Dokładnie. Trzy pytania są ukryte tutaj w tych kopertach do Pana. Może Pan wybrać kolor to kategoria. To może zawodowe? To ja nie wiem, gdzie jest ukryte zawodowe. Musi Pan kolor wybrać. A, kolor to może, no, może czerwony. Dobra. I mierzymy czas. 2 minuty. Nie należy się tym stresować. No nie, prywatne. Prywatne. Czy prywatnie Pańskie zainteresowania krążą wokół sportu? Jeśli tak, to takiego, jakiego, przepraszam. I kto jest Pana idolem sportowym i dlaczego? No prywatnie, jeszcze do niedawna graliśmy amatorsko w takiej lidze, amatorskiej lidze koszykówki, ale niestety poważna kontuzja biodra wykluczyła mnie już z tego. Ostatnio zostały mi tylko sporty siłowe, siłownia, na co mi lekarz pozwala, rowerek, a niestety już nie mogę zbytnio eksploatować się na boisku. A od zawsze dla mnie takim, jestem zafascynowany koszykówką amerykańską. I moim idolem, który jest były zawodnik Dennis Rodman, który swego czasu grał w Detroit Pistons, później San Antonio, a swoją karierę zakończył w Chicago Bulls. Może nie był to wybitny strzelec, ale jego praca na boisku była dla mnie wzorem, bo super bronił, super zbierał. No, bardzo lubię właśnie tego typu zawodników, którzy dają z siebie wszystko na boisku. Wspomniał Pan o takim bardziej aktywnym uprawianiu sportu, a jeżeli chodzi o oglądanie? To powiem tak, żona ma do mnie o to największy żal, bo mogę oglądać wszystko. Jak się o coś spyta, to mówię, że wszystko, na wszystkim się znam. Praktycznie od snookera, po piłkę nożną, pływanie, jak są igrzyska zimowe czy letnie, to jestem od deski do deski, widzę telewizję i oglądam wszystkie relacje, żeby... No jestem na bieżąco ze sportem. To też ostatnio gościliśmy menadżera KKS-u i wspominał, że to jest taka trochę bolączka, bo no, oglądając mecze te głównie ze Stanów, to trzeba trochę zarywać nocki. No niestety, dlatego też mam wykupione wszystkie pakiety telewizyjne, które transmitują sport. Zresztą moja córa też już się z tym zaraziła i nie wyobrażamy sobie, żebyśmy nie mieli możliwości oglądania na przykład meczów NBA. A wychowanie fizyczne to najbardziej co lubi Pan proponować młodzieży na zajęciach? Musimy realizować podstawę programową i tutaj w zależności od pory roku, jesień i wiosna to jest lekka atletyka, nie wchodzimy wtedy w ogóle praktycznie na salę. Dużo z młodzieżą robię wtedy zajęć na dworzu. Następnie jak przychodzą okresy zimowe, jak deszcze, to wtedy na sali gry zespołowe przeważnie, czasami coś z gimnastyki. Młodzież lubi w koszykówkę grać? Tak. Może jest tak, że jest taka opinia, że coraz więcej jest wolniej i tak może i jest, ale jest gro młodzieży, to jest chętnych do sportu, wystarczy ich zarazić i wtedy te lekcje wyglądają bardzo fajnie. Przechodzimy do drugiego pytania. Teraz kolor. Może zielony, nadziei. Wszystkie pytania są łatwe, nie ma co mieć nadziei, że ktoś będzie łatwiejszy. Zaskoczenia. Jaki ma Pan pomysł na zachęcanie właśnie młodzieży do uprawiania sportów różnych? I gdyby Pan miał nieograniczony budżet, to jak sportowo by go Pan spożytkował w naszym mieście? O, na pewno takim dobrym wzorem, zaangażowaniem to jest to, że ja z nimi ćwiczę. Na przykład gramy w siatkę, no już może teraz rzadziej, ale w koszykówkę niejednokrotnie przebieram się na lekcji i z nimi gram, ćwiczę i to jest zawsze, nawet jak gramy w szachy, to też bardzo lubię. Tenisa stołowego bardzo lubię grać z młodzieżą i myślę, że taki dobry wzór nauczyciela, który aktywnie z nimi ćwiczy, jest takim bakcylem dla uczniów, żeby ich zachęcić do ćwiczenia. No i myślę, że to, że ta młodzież osiąga, znaczy realizuje się osiągając jakieś cele, czyli dobre miejsca tutaj, czy to w powiecie, czy w rejonie, czy w województwie, to dla nich też jest takim fajną motywacją. Co bym tutaj, a jeżeli miałbym nieograniczoną... Nieograniczoną. O, i to na pewno bym tak dofinansował wszystkie
młodzieżowe drużyny, żebyśmy mogli realizować się poprzez daną liczbę rozegranych meczów, czyli dużo wyjeżdżać na turnieje. Tego nam troszeczkę brakuje. Rodzice nam bardzo pomagają w tym wszystkim, ale niestety nie zawsze możemy zrealizować ten program. Jest takie założenie, że w sezonie musimy rozegrać ponad 40 meczów, żeby dziewczyny się mogły rozwijać. No i chłopcy też z grup młodzieżowych. Niestety czasami te zespoły w ligach jest mało tych zespołów, tych meczów jest niewystarczająco i czasami taki sezon to nie jest jako rozwój, a czasami stagnacja. Co jeszcze? No, chciałbym jakąś halę miejską, która by nam pozwoliła. Mamy problem z salami na treningi, a taka hala miejska pewnie by nam rozwiązała problem i byśmy mogli tutaj mieć tak godziny dopasowane do treningu, kiedy byśmy mogli wchodzić w odpowiednich godzinach. Czasami możemy od rana, czasami po południu. Ale teraz jest czasami problem, bo jest bardzo duże zainteresowanie, a jednak tych hal w Kutnie brakuje. A jeszcze mi przyszło do głowy, bo za moich czasów pamiętam, jak jeszcze do liceum chodziłem, to były SKS-y. Istnieje jeszcze coś takiego w szkole? Znaczy, no niestety to wszystko już nie jest płatne, to wszystko jest jako wolontariat ze strony nauczycieli. Robimy to, ponieważ no, żeby przygotować młodzież do zawodów, to musimy się z nimi spotykać, no ale to jest w ramach wolontariatu. Kiedyś tak, kiedyś to ja też tak, jak trenowałem, też ten, to też to wszystko pamiętam było płatne. Jeszcze na początku mojej pracy to było płatne, ale tam już chyba od 20 lat nie dostajemy nic za to. I zostało nam ostatnie pytanie. I tu będzie to zawodowe, które Pan chciał na początku. Jest Pan trenerem koszykówki dziewcząt. Myślę, że to dwa razy cięższe zadanie. Jakie metody Pan stosuje, żeby okiełznać dziewczęta? Jak Pan motywuje zawodniczki na boisku i w szatni? Bo rozumiem, że jakieś mowy motywacyjne się odbywają pewnie w czasie meczu. No pewnie tak. Poza względów może motorycznych, dziewczyna może nie jest tak sprawna jak chłopak, ale myślę, że emocjonalnie dziewczyny więcej dają od siebie i na trening, jak i na meczach. Bo do wszystkiego, co podchodzą, to podchodzą właśnie bardzo emocjonalnie i czasami nawet jak nie mają siły, to są w stanie wykrzesać takie pokłady z siebie, żeby no, wykonać jakiś plan. Czy są bardziej waleczne niż chłopcy? No, czasami by Pani obejrzała te mecze, to wydaje mi się, że tak. Bo chłopcy czasami bardziej na motoryce, czyli sile, skoczności, szybkości, a dziewczyny bardziej na technice, właśnie na takich sprawach, które są no, w ich psychice, żeby wygrać mecz. A jak motywuje? No to w zależności od charakteru dziewczyny, bo jest zasada kija i marchewki. To mi się tak wydaje, że to może być najtrudniejsze, bo ile dziewczyn jest w zespole? Obecnie 15. I to może być 15 różnych charakterów. Tak, a jak zaczynamy, to tych dziewczyn jest 26, są maluchy i każda inaczej ten. I to teraz w zależności od etapu szkolenia i od typu zawodniczki. Niektóra potrzebuje, żeby ją pochwalić i to przynosi efekt, a niektóra potrzebuje, żeby na nią krzyknąć, bo to ją mobilizuje bardziej. I teraz no, po kilku latach każdy z nas już zna zawodniczkę i wiemy, czy to jest na etapie jesteśmy nagradzania, czyli zasada kija albo marchewki. Taka mam. Trochę psychologiem trzeba być. No, ja myślę, że tu dużym psychologiem, bo to naprawdę dziewczyny bardzo emocjonalnie podchodzą do tego wszystkiego, są płacz po meczach, nawet wygranym, przegranym. Ja czasami uważam, że po każdym sezonie powinienem się z psychologiem spotkać, żeby mnie naprowadził i mi trochę pomógł. Jak najbardziej. Zresztą na tych wszystkich szkoleniach, które mamy tam coroczne, na konferencjach, też mamy sprawy, omawiamy tam z psychologiem. Są takie aspekty. I ostatnie pytanie, już bez mierzenia czasu. Co Panu podnosi ciśnienie? Praca sędziów na meczach czasami są niesprawiedliwi i trudno na przykład z nimi dyskutować. Chyba nie można nawet. Znaczy uważam, że jako trener i kapitan drużyny mają prawo do tego, ale czasami właśnie nie ma takiego, niektórzy może przesadzam, bo niektórzy sędziowie są tacy, że powiedzą, a przepraszam, pomyliłem się, wytłumaczą na przykład swój gwizdek, dlaczego to gwizdzą. Ale w większości są to sędziowie, którzy jeszcze nie ma takiego współdziałania trener-sędzia. To życzymy jak najmniej takich niesprawiedliwych wyroków sędziowskich w dziękuję Pana bardzo. Pracy. Ja bardzo dziękuję za udział i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka z trzech pytań do...